Witam serdecznie, jestem Mateusz Buda i Meble Ogrodowe Kocęba. Dzień dobry. Mateusz, dostaje ci dzisiaj dość sromotne lanie od Deretsa Inderjack. 7-0, jak możesz to wytłumaczyć? No, niestety drużyna troszeczkę się posypała. Krótko ze sobą gramy. Co mogę tam więcej powiedzieć? A co powiesz o rywalu Derec? Można powiedzieć, nie obrażając, drużyna wiekowa już troszkę. Wy jesteście młodzi, a pokazali dzisiaj, że naprawdę mają klasę. No tak, dużo lepsza drużyna, lepsze zgranie mają przede wszystkim. No i widać jednak, że trochę lat ze sobą grają. Co zrobić u was, żeby poprawić to, bo u was ci troszkę też osób brakowało? Nie mogli przyjść, nie chcieli? Nie wiem, jak to wynikło tak naprawdę, bo nie wnikałem, ale przede wszystkim musimy poprawić obronę. Jesteś nowym zawodnikiem, jak się wkomponowałeś w drużynę? No, szukam się dalej na boisku. Wasz kapitan bardzo szumnie zapowiadał, że będziecie walczyć o najwyższe cele, przede wszystkim awans do Ekstraklasy. Czas pokazuje, że nie jest to tak łatwo. Jesteście Beniaminkiem. Frycowe nie płacicie, bo i tak macie dobre wyniki. Ale co możesz powiedzieć o tym sezonie krótkim w twoim wykonaniu? No, co mogę powiedzieć? Muszę się odnaleźć, reszta drużyny tak samo. Musimy jakoś się zgrać ze sobą i jakoś, żeby to hulało. Dobrze. Masz jakiś pomysł na tę drużynę jako nowy zawodnik oprócz tej obrony? No, musimy poćwiczyć tak samo wykończenie bramki, na pewno. Nie wiem, treningi. Mam takie pytanie. Znałaś Jakubę Cempę, który grał w pierwszej fazie, w pierwszej rundzie z Meblami? Tak, kojarzę. No właśnie, odkąd odszedł Kuba, nie masz pizzy, brakuje tego zawodnika. No, Kuba był akurat bardzo dobrym zawodnikiem. Grał w klubach ligowych, no, umiał wykończyć strzałem. Dzisiaj was było mniej. Zdarzało się, że było was bardzo dużo. Ty jako nowy zawodnik wolisz grać mniejszą ilością osób, czy wolisz, jak jest na rezerwie, choćby nawet 7 zawodników? Lepiej czy mniej, tym lepiej tak naprawdę, bo łatwiej się zgramy, szybciej po pierwsze. No i tak, to jest za duży chaos, za dużo zawodników. Te 7-0 dzisiaj to odzwierciedla to, co działo się na boisku, czy wynik za wysoki? To i to tak naprawdę. Rywal zasłużył na wygraną? Zasłużył. Dziękuję za wiele. Dziękuję.